Siema, witam wszystkich. Kurde, ledwo dojechałem, szczerze mówiąc, pod tą górkę może nie widać, ale tu jest taka minimalna górka, to kurde na dwóch kołach cały czas. Masakra, za dużo nalałem wody, w sensie tyle ile trzeba, ale kurde, tutaj na przodzie teraz jest bardzo lekko, bo praktycznie nie ma nic, muszę jakiś kurde chociaż, nie wiem, coś zawiesić na następny raz, bo jest masakra. Jak zrobiliśmy tutaj hamulce w 60, to hamulcami musiałem sterować, bo kurde w ogóle się nie da skręcać. Mam nadzieję, że tutaj będzie z górki, to jakoś to się opryska, żeby nie wygnieść fasoli. Także hamulce już są zrobione, tutaj wszystko uszczelniane, tu jeszcze z pompy, jak widać, coś tam kapie. Jest jakiś wyciek oleju, to też trzeba jeszcze uszczelnić. Oj, tutaj jak widać po ręce, to sumika cały czas gdzieś ten olej. Nie wiem, te pierścienie pewnie, kurde, są słabe, bo ona była tyle razy przegrzana. Tutaj woda, jak widać, już się nie gotuje, bo wcześniej jak dojeżdżałem na pole, to już była zagotowana ta 60. Jest nowa kłodnica. Co tam jeszcze? Blok jeszcze raz wycięte było i jeszcze raz zaspawane i zaklejone, nie? Teraz już jest sucho, nie gotuje się, kurde, teraz już powinno być luks. Opryskiwacz dzisiaj, kurde, też umyć, to masakra była, bo wtedy został ten oprysk na 2-3 dni, jak ten John Deere się zepsuł i taki nagar się zrobił, taki osad jakby na dnie i kurde, nie wiem, może z 10 razy go pukałem, żeby wyczyścić to wszystko, bo no masakra była. Także już 60 cyka jeszcze pouszczelniać, tak o, już myślę, że będzie już wszystko. Już, aby tylko ten blok się nie rozkleił, nie? Już jest fajnie, fasola też coraz większa. Chciałbym dzisiaj chociaż spróbować, czy wypryska tyle, ile powinien, żeby nie było tak, że pół pola zjadę i nie będzie oprysku, nie? Także dzisiaj takie testy tego wszystkiego, czy to chodzi, ale opony podsiadały. A jest pod 1,5 bara? Nie, może trochę za mało. Może więcej trzeba dobijać na ten opryskiwacz. On jest to jednak tak, waga opryskiwacza plus to, co jest nalane, to trochę kurde waży, jak na 60. I tak dziwię się, że się nic nie urwało, nie? Bo podejrzewałem, że nie dojadę, tylko się coś urwie. Fajna pogoda, teraz jest totalnie bezwiecznie. Słońce już zachodzi, jest godzina prawie 20. Także tutaj nic nie poszkodzi. Dobra, nic, wsiadam i próbuję. A znaczy lance otwieram i działamy. Jak dzisiaj się dalej coś sypsuje, to ja już nie wierzę w ten ciągnik, nie? Jakby ten blok się rozkleił, to ja bym już chyba podziękował do sprzedu na części, albo nie wiem, no chyba trzeba drugi silnik już szukać, bo to już jest masakra, to już tyle razy, co to było klejone, rzeźbione. No teraz już to wygląda tak, znaczy no może nie wygląda właśnie, ale jest tak kurde dość to przyzwoicie zrobione w porównaniu do poprzednich razy. Teraz było spawane tą elektrodą żeliwną, mogłem jeszcze próbować tą do nierdzewki spawać, bo ponoć dobrze tym idzie, już kurde, już tyle co słyszałem sposobu. No wcześniej pospawałem migomatem, nie? No to totalnie ten spaw trzymał, ale po, załóżmy, ja to zakleiłem i później się okazało, że jak silnik się nagrzał i to żeliwo zaczęło chyba pracować czy coś, to totalnie ten spaw tak jakby popękał i odłączył się, nie? I ta łata latała, tylko trzymało się wszystko na kleju. O, tak jak widać, hydraulika elegancko też pracuje, nie ma problemu tutaj w tej 60, jest pompa. Tutaj chyba nowa była zakładana i fajnie, na wolnych obrotach mogę poziomować te lance, także to jest duży też plus. Tu muszę sobie dać trochę bliżej, bo nie dosięg, o kurde, żeby nie zgasła mi, bo kurde, będę musiał akumulator podłączać. O, tako zrobimy, o tako, o, bo w John Deere to już by było za blisko, a tu już mam do wszystkiego dostęp. O, może tak, o, dobra. Jak to teraz się obrócić? Ciekawe, czy to będzie bardziej ciążyć, czy nie. Mam nadzieję, że ten... Muszę jakoś rządki wjechać. Ja pierdzielę, to chyba będzie masakra. Aby ruszyć, to już jakoś pójdzie. Nie wiem, czy dobrze jestem ustawiony nawet. Według tego wygląda to dobrze. Wałek jest. Co jeszcze? To włączam.
Dobra, lecimy pomału. Ja pierdolę. Aby trochę zeszło, to już będzie raczej, że lepiej jedzie. O, idzie. O, teraz już będę jechał. Aby ruszyć. Zaraz zejdzie trochę oprysku, to będzie o wiele lepiej jechać. Ciśnienie tak jak powinno być, tylko czy prędkość jest dobra? Żądek chyba takie wygniotłem, czy nie? Nie ma tragedii. Ja pierdzielę, muszę sobie jakiś obciążnik ogarnąć na następny raz. To tylko tak złożę, podjadę kawałek i ten. O, super, że teraz są hamulce. Bez tego to już nie wiem, jak to by było. Kurde, nawet fajna tutaj fasola jest, zawsze tutaj takie gówno było, że tak powiem. Teraz ruszyć. Powoli, powoli. Dobra, rozłożę lance i będę jechał dalej. Nie, no już troszkę. No coś tam zeszło. Już 50 kilo lżej. Zawsze. Już do dołu zjadę. To już będzie gitara. Jeszcze najgorzej, że na tym przejeździe są same słupy. Trzy dokładnie. Znaczy na cztery, bo jeden na miedzy. Oj. O, ale już jest całkiem inaczej sterować. Teraz już jest bajka. Wyskiwacz ładnie pryska, pyli pes. Rządki dobrze wjechałem, co może jeszcze pójść nie tak. Ale jest masakra, ale kwasem zawaliło ją. A tylko kilka dni nie było mnie tu. Oj. Dobra, teraz jak tu wjechać? Muszę sobie czy... Oj, ręcznie. Kurwa. Te taśmy się luzują tak jakby. W sensie, że... Na początku, jak je pozakładaliśmy, to były tak no, praktycznie na maksa założone, a teraz jak już palcem ruszę, to są tak ledwo co, nie? W sensie, że w ogóle mało co zaciskają, tak jakby się docierają, czy co, to nie wiem, kurde. Śmierdzić nie śmierdzi z nich, ale trzeba cały czas tak jakby podciągać, nie? O, ale się unosi to wszystko, dobrze, to tylko odżywka. Też sobie tak myślę, że w sumie bez kabiny to ta klipa trochę pryskać, bo tak z drugiej strony, no to... To wszystko leci, nie? Na mnie. No i teraz to jest problem. Bo ta lanca się będzie sama otwierać. Kurde, muszę jakieś druty tu zrobić albo coś, aby podjechać do przodu kawałek. To są same odżywki jakieś. Nalałem trochę boru. Tam jest, nie wiem, tytanit. Co tam jeszcze jest? Jest jeszcze taki coś, taki mikrokompleks. Tak jakby... Tam jest wieloskładnikowy. Nie wiem, azotu takiego wpłynie też troszkę blałem. Nie wiem, powinno to być ok. Raczej tu nie powinno nic spalić. Najbardziej to zależało mi, żeby zrobić taki test, czy dobrze wypryska. To jest, nie wiem, 230 litrów na hektar, coś takiego, nie? Ale zresztą zobaczcie, jak pyli, nie? Mocno, fajnie.
słońce zaszło. Na Rosy jeszcze nie ma. Chociaż te liście są tak jakieś takie fajne, ciemne. Kurde, tutaj już zaczyna kwitnąć, na górze jeszcze nie. Pierdolę, ciężkie to. To jeszcze nie wychodzone, co to kurde. Na 4-5 hektarach taki opryskiwacz. 4, no. To co on jeszcze nie urobi, nie? Ja! Zapomniałem tego rozłożyć. I tu się lało wszystko po tym. Ale po fasoli też, chyba. Mam nadzieję. Nie, coś tam jest, jakaś wilgotna. Coś tam nakapało. Kurde, zawsze zapominam o tym, bo jak składam te lance, to muszę to zamknąć, nie? Dobra gitara, siema. I cyk. Muszę na śrubę jeszcze ściągnąć ten opryskiwacz. Może jak go bardziej narzucę na siebie, to nie wiem, może będzie mniej podnosić. Bo on taki kurde odstający jest, jak widać, nie? Zresztą nawet tutaj po fasoli będzie bił. Znaczy bije, bije na pewno jak ruszam, nie? To już całkiem pewnie ryje po niej. Może nie... A może nie? Tą direm to się jednak pięknie pryskało. Ale gniótł jeden żołądek cały czas, nie? To też nie było tak fajnie. Bo się nie mieścił. Teraz już się idzie sterować. Tutaj jest ładna fasola. Czy łatwa? Przeciętna. Jeszcze się zapowietrzył. Nie, kurwa, nie. Nie, no nie wierzę, kurwa. Wiedziałem, że ten bak trzeba wyciągnąć. Nie, mam nadzieję, że to się nagrało chociaż. O kurwa. Nie, to tak położyłem, to i tak nie spadnie. Co to zrobić? To najgorzej się tu nie zapowietrza. Tylko... O kurwa, teraz skróciłem, teraz twardy. Szkodzić cię. Aha. Kurwa, ropa się skończyła? Kurwa, co... Ja to też kurwa zrobiłem zajebiście to wszystko. Widzę. Mam nadzieję, że to tylko to. Kranik był zakręcony. Zajebiście. Bo jeszcze przed wyjazdem czyściłem filterek. Chociaż kurde tych syfów już jest coraz mniej. Ten bak i tak kurde już był pukany. Nie wiem. Muszę go jeszcze raz jakoś. Znaczy raz. Jeszcze kilka razy jakoś go wypłukać. Bo jest kurde taki syf w nim i cały czas zabija tutaj. Najgorzej, że są takie duże. Coś idzie. Oby miał szmatę. O, poszło. Szybko. Najgorzej, że syf jest duży i kurde staje tutaj, w tym. A te mniejsze wszystkie walą na filterek, nie? Ja pierdolę. Tu już jest jakoś bardzo mało w tym opryskiwaczu. Chociaż też jestem przy końcu. Żeby to starczyło tylko. Kurde, może za dużo tego idzie. Jeszcze ręce w ropie, wszystko w tym. Pierdziel. Chociaż się nie gotuję.
Raczej nie zakręcam na tego korka, bo boję się, że to dalej rozsadzi. Nie gotuje się, nie wylewa się, kurde, dobrze jest. Nawet jak nie jest zakręcony. Kurwa, tu się dotknęło coś. Tak? Nie. Dobrze? Mówię? Tak. Kurwa, zaraz się zakleszczy. Będzie żył. Tu leci. Tu leci. To słabo leci pewnie. Wiedziałem, że... Pewnie pompa pierdolnęła, znając moje szczęście. Połówką. To od szybka to dojadę, ile będzie w opryskiwaczu, nie? To raczej nam nie zaszkodzi. Jak się nałoży. Tak skończy się. Dobra, to wypryskam już wszystko. Czyli już, dobra, starczy, mojego dobrego. I ten składam ci senadom i to chyba dużo tego nagrałem. O, to się przewraca, ale już nic nie ma. Tak, chyba za dużo tego nagrałem. Ale nie wiem, może tak będzie lepiej oglądać niż takie cięty materiał cały czas. W sumie tego nie widać, ile tu się tutaj się dzieje. Tak naprawdę większość nawet nie nagrywam. Jakbym nagrał to wszystko, co tu było rzeźbione przy tej 60, znaczy rzeźbione, no kurde, tak musiał być. To może w sumie lepiej by się to oglądało niż takie cięte, bezsensowne czasami filmiki z jednego pola i o tym samym. Ktoś dzwoni, także kończę, żegnam się z wami, trzymajcie się i do zobaczenia, postaram się coś tam częściej wrzucać, jak ktoś tam, o właśnie, zapominam tego składać i rozkładać. Dobra. Także do zobaczenia. Cześć.